Dzień dobry, witam serdecznie. Title Tuesday, 11 rund, 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. Powiem przed tymi wszystkimi tutaj moimi partiami, że no będę atakował rekord, ale czy to się uda, no to wiecie jak bywa różnie, ale będę się starał. Będę się po prostu starał jak tylko najbardziej potrafię. Topciu, tutaj nie będę robił żadnego baneru, zresztą nie zdążyłem, luzik. Dobra, słuchajcie, lecimy. Lecimy. E4. C5. Troszkę podgłośnie tutaj nieco posunięcia. OK. Na pewno ten ruch lubię. E5 jest dobry. Kamil Plichta, polecam. Kamil zrobił już chyba 8 czy 9 kursów. Sam zakupiłem kilka od niego. Są bardzo dobre. Kamil wkłada w to dużo serca. Tutaj jest reklama w ogóle nieustalona. To jest moja opinia. Jak ktoś ma ochotę, bardzo proszę, z Chessable'a mega. Ok, tak mogę zagrać i zdejmę tego gońca. Z Holendrem gram jakimś pewnie, tak. Zresztą Kamil ma i tak bardzo dużo ludzi, którzy kupują od niego kursy, to więc czy kupi od niego te kursy 100 osób z Polski, to dla niego myślę, że nie ma znaczenia. To nawet nie chodzi o to, żeby naganiać, bo bardzo dużo ludzi od niego z całego świata kupuje te kursy i naprawdę sobie ludzie chwalą, ja również. I to jest żadna wazelina. One są po prostu bardzo dobre. Dobra, tu robimy roszadę. Muszę coś zrobić ze skoczkiem. Teraz jakoś się muszę dobrze ustawić. Postaram się troszkę bardziej skupić na pozycji, żeby nie zrobić jakichś takich prostych błędów. Ten ruch mi się podoba. Widzę pewnego rodzaju małą kombinacyjkę intuicyjną, dlatego F4. Może to będzie ryzykowne, ale przynajmniej partia może być ciekawsza. Teraz tutaj. Chcę wybić tu na końcu, poświęcić wieżę i zagrać skoczkiem na D4. Mogę trochę przesadzać. Ja muszę spróbować bardziej solidnie grać, kurczę, w te szachy niż tak wariacko. Jak zagram wariacko, to zaraz przegram, jak coś tam nie wyjdzie. No ale na razie to jest tylko pionek poświęcony. Tutaj wybić muszę. Wybił pionek! A, to mnie nieco zaskoczył przeciwnik. Okej, no to idziemy tak. To nawet lepiej, bo już byłem gotowy zbić na F4 wieżą. Ale bez spiny będą inne terminy, jak to mówią klasycy. Chociaż moim atutem jest ten czarno-polowy goniec, tak uważam. Tylko teraz przerzucić ciężkie siły. W zasadzie tutaj bicie było chyba w porządku. Dobra, szachulek, możesz się wziąć do roboty. Okej. Nie wpuścimy tu żadnej figury.
pod kontrolą wszystko. Dobra. Go. Dobra, i lecimy tak. Tu na pewno jakieś takie ruchy typu goniec E4 będą możliwe. Ale goniec bardzo dobrze stoi na D4. Muszę na pewno tak zagrać. Tak myślałem. Po prostu. Okej. Chcę dać mata na G1. Chyba to był błąd. To mat na G2, słuchajcie. To jest mat na G2. No dobra, gość trochę się tutaj pomylił. No, całe szczęście dla mnie. A taka pozycja może nie do końca pod kontrolą, ale, ale na pierwszy raz jest dobrze. No to mamy jeden punkt. W międzyczasie możemy chwilę tutaj jeszcze podyskutować, o czym tutaj piszecie. Że gram inne pozycje zupełnie niż Zbyszek. No, możliwe. Bardziej zwariowane zapewne gram w te szachy. Takie nieco ryzykowniejsze. No tak, pierwsze tutaj zwycięstwo mamy. To tak przypomnę, jak już ten filmik będzie na YouTube, to na pewno będą rozdziały zrobione, więc jak ktoś nie chce słuchać tego oględzenia pomiędzy partiami, to można sobie po prostu kliknąć w kolejną partię i sobie obejrzeć tak na marginesie. Teraz będzie pewnie silny arcymistrz, zgadzam się, jest to prawdopodobne. No w niedzielę, a właśnie, słuchajcie, no przy okazji, dobrze mi przypomniałeś. Nie mów, figurki świetnie stoją, bo będą stały potem gorzej, okej. No ale to było prawda akurat, no to nie mogę inaczej. Tak, liga liczesowa, dziś na Facebooku też udostępniłem. Słuchajcie, gramy ligę regularnie w czwartki i w niedzielę o godzinie 20. Te ligi trwają godzina 40, tempo jest różne w zależności od czwartku i w zależności od niedzieli. Każdy może wziąć udział, jest to rozgrywka drużynowa w klubie Pan Szachuś Klub. No i tam odpowiednia ilość osób zdobywa te punkty dla drużyny, ale brać udział mogą wszyscy. No najlepsze wyniki bodajże tam w zależności w której lidze będziemy. Na razie jesteśmy chyba w 8, awansowaliśmy do 8C czy coś. No to do pierwszej jeszcze trochę mamy. No i tutaj apeluję również do bardzo silnych zawodników, może chcieliby dołączyć, byłoby bardzo miło. Ale każdy może grać, się bawić i trenować oczywiście. Żadnych wymagań dotyczących poziomu. Mogą grać sami początkujący z rankingiem minus 1. No takich nie ma, ale mogą grać, każdy może grać, więc luz. Szanse jakie ma teraz Nepos z Magnusem? No przy tej dyspozycji i tutaj jeden z widzów napisał, że no tam zostało potwierdzone przez bodajże rosyjskich komentatorów, że no Nepo ma słabą psychikę po serii porażek, no to tak chyba nie bardzo ma duże szanse. Czy jest sens kupowania kursu otwarcia na Chessable, jeśli samemu można przejrzeć warianty w książce debiutowej? No, powiem Ci tak, to nie jest do końca prawda, bo kursy to nie jest tak, że one są powierzchownie zrobione, one są dogłębnie przeanalizowane, te silniki tam długo pracowały nad tymi wariantami, więc w takiej zwykłej książce debiutowej tego nie znajdziesz. Oczywiście myślę, że kursy nie są dla totalnie początkujących, te co o nich mówię. Ale jak ktoś lubi, to proszę. One nie są jakieś takie, nie są jakieś strasznie drogie. Absolutnie. No ja używam tych kursów, one mi trochę pomagają. Jakiś tam zarys debiutowy jest fajny, oczywiście. No taki już mówię, konkretny.
Więc one są. Taki kurs jest też tworzony kilka dobrych miesięcy. To nie jest takie proste stworzyć go w tydzień. Absolutnie, bo po prostu trzeba dużo czasu. Znaczy, najnowszy kurs, mówimy to o najnowszym kursie Kamila Plichty. Przyspieszony smog bodajże. Coś takiego chyba. Tam sobie na Czesajblu możecie poszukać. Bardzo przyjazna strona. Jedyne kursy, jakie kupiłem, to od Gotamczesa i chyba tyle mi wystarczy, szczerze mówiąc. Spoko, a fajne ma te kursy? Może coś więcej powiedzieć, subskrybencie? Bo no, nie jest tajemnicą, że szachiści, twórcy internetowi robią kursy. Mnie też to czeka i ja tego nie ukrywam, tylko jeszcze do tego może. Znaczy, nie to, nie, że nie dojrzałem, tylko nie mam czasu, ale też będę tworzył, ale nie takie jakieś takie. Dobra, ale to po tym. Durar Bali, znowu z nim gram. No to jest mistrz Azerbejdżanu, słuchajcie, arcymistrz, bardzo silny zawodnik. Raz z nim wygrałem, ale to już nic nie mówię. No to jest bardzo silny gracz. Pewnie D5 będzie grane. No może inaczej. E6, ok. Teraz D5, z tego co pamiętam. A nie, jednak zmienił wariant. Chyba mnie pamięta. No i się powymieniali. No i się powymieniali. I widzicie, to jest na przykład pozycja niezbyt ostra. Raczej bardziej pozycyjna. No niby nie chcę wymieniać tych gońców. No to nie wymienię. Goniec H3 jest chyba dobrym ruchem. Skoczek D2 jakiś trzeba grać i tam do E4 próbować dążyć. Chyba na E3. To już dokładności tutaj decydują. Kurs Okidzie już jest, świetny. Kamila Plichty również poprzerabiane. Tylko że to są takie kursy, słuchajcie, mniej więcej, tam Kamil opisuje, że to jest mniej więcej od 1700 w górę. Więc od takiej drugiej kategorii to już może się bardziej przydać. Ale słuchajcie, no to już jest indywidualna sprawa, bo teraz taki ruch, jakbym zagrał, to się narzuca. Host mogę stracić. Miałem nie gadać podczas gry. Dobra, tak, i może F4. Co? To bardzo ciekawe zagranie, bije. Czy mi się ten ruch akurat podoba? Dla mnie Hetman E3 będzie dobrym pewnie zagraniem. Chociaż od razu mogłem. A to wieża F1 też się przyda. Na pionka. Wymusimy zaraz taki ruch. Dziwnie gra ten arcymistrz tutaj. Aha, skoczek F6 będzie zagranie teraz. Okej, okay, H3 trzeba, bo tutaj wchodzi. O, ciekawe, ciekawostki. No dobra, D5. A jednak tu zagrał, nie bał się, powiem szczerze. No ale z drugiej strony weź to wykorzystaj. Teraz chcę wieżę tu przestawić. O, teraz pytanie jest, jak chcesz mnie, arcymistrzu, ugryźć? Aha, tędy. No to gryź. A, ja puściłem tu skoczka. Dobra, wieża E3. Dosyć nietypowo, ale na tego pionka idę. H4 tutaj i tak zagra, będzie bronił. Ale po H4 ja mogę zbić i wieżą zagrać na G3. Wow, to mnie zaskoczył. Aha, bo jak zbiję tu, to mi palnie tak. Sprytnie.
Nie mogę, tak bym podstawił. O, to się trochę zrobiłem, tutaj dałem zrobić, mówiąc krótko. Czarne chyba stoją dobrze. Na ten punkt trzeba zawalczyć mocno. No taktyka, no widzicie, kurczę, blaszka, no. Prosta taktyka. Dobra, nie jest to jeszcze jakaś tragedia, ale już jest źle. Psu zdwojone pionki, jakaś nadzieja, no ale to. Podstawiłem, po prostu podstawiłem. Naciskał, nie naciskał. Wieża tu stoi dobrze. Tylko czy ona mi coś tutaj zrobi? W sensie, czy pomoże? O, rety, rety. Coś tam gra ten arcymistrz. Ładnie zagrał, trzeba przyznać. Pewnie mam przegrano totalnie już. Na pewno mam przegrano. Bardzo źle. Będę poświęcał jakość, a to bez znaczenia. Tak jest topa. Na wieczne szachy nie mam szans. Szkoda, szkoda, bo nie powinienem tak łatwo oddawać partii. Trochę mam pretensje oczywiście do siebie. Tylko do siebie mogę mieć, no ale nie grał jakoś rewelacyjnie. Aha, dostaje mata, okej. Dobra. Szkoda, szkoda. No ale dobra, no jakaś porażka musi się zdarzyć. Szkoda, że teraz. W ogóle ustawimy sobie z silnikiem tę opcję. Tylko przeczytam, bo tutaj jestem ciekawy odpowiedzi subskrybencie. Mi się bardzo podobało osobiście, tym bardziej, że lubię uczyć się teorii debiutowej. Co do wariantów, niektóre wiele osób mogłoby uznać za idiotyczne, natomiast uważam, że moim zdaniem poziom. Okej, no to fajnie, fajnie, jak te kursy wchodzą. Dobra. Zwróćmy uwagę teraz na tę partię. Gdzie ona jest? Tutaj. Włączmy analizę. Jest analiza? Jest analiza, ok. Dobra, szybciutko tutaj przelecimy debiut. Pomijając już po prostu, co tu się w debiucie działo, jestem ciekawy, czy ja dobry plan wybrałem teraz. Też bym zagrał tak, bym sobie grał w te szachy. Dobra, rewanż mu się udał, no. Już nie można na farcie wygrywać partii. Cały czas. Tu mam lepszą? Hetman E3 od razu można było zagrać, potem F3 rozbrykać się tutaj. Zobaczcie, Hetman E3, F3 i tam naciskać. Tak z takim planem w zasadzie grać. No tam bierze F1, to co zagrałem też chyba nie najgorsze, jak widać. Tutaj, no równiutka taka niby, goniec G2, skoczek. Nawet A3, H3 chyba niepotrzebnie, chociaż silnik wskazuje, że można. E5. No E5, D5, dobra, no i tam sobie gramy po prostu, wieża A3, A4, to w takim razie może te A3 było za szybkie. No ale to cały czas równinka, tylko tam podstawiłem. Tu już niby błąd, ha, bo chodzi o to, że cały czas trzymam tego pionka za wózkę i go nie puszczam. Skoczek jak hetman gdzieś tam się ruszy, to ja tego pionka po prostu biję.
Król H2 pokazuje silnik. No i takie stanie w miejscu nieco. A ja szukam opcji, żeby słuchajcie, tam gdzieś go drapnąć, a jednak zatrzymaj się troszeczkę i poczekaj na dobry moment. No i tego kiedyś tak grałem, kiedyś tak potrafiłem. Teraz im starszy, to tym powinno. Im szachista starszy, tym powinien grać bardziej pozycyjnie, a ja tu właśnie odwrotnie chyba u mnie się zaczyna dziać. Zaczynają mnie pozycyjne szachy nudzić. Nie no, żartuję oczywiście, ale tutaj oczywiście błąd, bo skoczek się przerzuca na lepszą pozycję i wieże się otwierają, więc wszystko u czarnego działa jak należy. No i co ja teraz zrobiłem? Wieża E4? Ja tego ruchu pod uwagę w ogóle nie brałem. Ja bym takie posunięcie był w stanie zagrać, dlatego że po takim wybiciu goniec. Nie jest czarnymi się przebić, bo ja tu jakiś F3 mogę sobie wrzucić i po prostu stać, a tego pionka jeszcze wezmę, ale by był świetny motyw. Fiu, 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 świetny motyw by był. Ja nie mogę takich pozycji przegrywać. Ja obiecuję sobie, że takich pozycji już nie będę przegrywał, bo to szkoda po prostu partii. No tutaj to ewidentnie podstawka, nie? No i arcymistrz. No tutaj to już nie ma co patrzeć. Nie było żadnych szans. No dobra. Mamy po partii. Okej, okay. Mamy kolejnego zawodnika. No to jedziemy C5. Zaraz, jak ja teraz chcę grać? Tutaj. Już tak dawno sycylijski nie grałem, że nie wiem, jak ugrać, słuchajcie. No teraz jest dobrze u czarnych. Na pewno. I tutaj dobrym ruchem na pewno jest goniec A6. Zagrajmy tak w takim razie, bez zbędnego tutaj myślenia. Chodzi o to, że ja zagram potem hetmanem z szachem i wezmę gońca. Wymiana białopolaków jest w porządku. Jeszcze nie zrobimy roszady. G6 przypilnujemy F5. I teraz zagramy C5. C5 musimy grać. Tutaj? C4 masz. Masz się męczy. Teraz spróbuję pozycyjniej troszeczkę i szybciej, bo pół minuty mniej. Króla zostawimy na razie w centrum. Dobra, teraz zrobimy tą roszadę, żeby wieżę połączyć. Dobra, on idzie na tym skrzydle, więc to mi pasuje. To mi pasuje bardzo. Taki ruch widziałem. Tutaj wybijemy, tam wybijemy. Wbijmy to pionkiem. Skoczek B6, skoczek D5. Jak tak się uda zrobić, to jest wyśmienicie. Też tam idzie fajne dziurki. No ale skoczek D5 już stoi bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Asekuracyjnie król G7. Piona mogłem wziąć. No właśnie. No mogłem wziąć piona. Widzicie? Taktyka u mnie niestety kuleje ostatnio. Bardzo. Ciekawe, czy on wymieni hetmany. Spróbujemy tej opcji. Jak wymieni, to już w ogóle świetnie. No wiadomo, za bardzo nie może wymienić. Teraz pytanie, czy tutaj? Chyba tak. Chociaż skoczek stoi świetnie, to go spróbuję i tak przestawić. Teraz na D3. Ok, mimo wszystko tutaj idziemy, czyli agresywnie nieco. Pytanie, co ja dalej mogę zrobić tutaj w tej sytuacji?
Zerkać trzeba na czas. Troszeczkę wolniej, Krzysztof, graj, troszeczkę wolniej. Przeciwnik ci bardzo, na bardzo dużo pozwala. Teraz tutaj jest opcja bicia. Więc wybijemy. Tutaj. Pionek więcej. Centralizacja hetmana. To biorę. To chyba przesada z jego strony. Dobra. Jest dobrze. Dwa pionki więcej. Można H5 na spokojnie teraz już bez żadnych tutaj emocji większych. No jeszcze wieża D8. W ogóle może tu postraszyć. A, wieża D8 niech będzie. Prosto na pionka. No i wieżówka powinna być wygrana. No i do góry. Sobie zostawię furtkę. I teraz tak, tutaj i tędy przejdziemy. Tutaj czuć, że przeciwnik gra słabo, naprawdę czuć, widać. No tutaj, żeby już mieć opcję. No i mamy tutaj klasyczny motyw z dorobieniem pionka. Znaczy się z dorobieniem hetmana, nie pionka. Dobra, są dwa punkty. Oby kolejny arcymistrz. No z tym arcymistrzem w drugiej rundzie, no widzicie, trochę szkoda, nie? Kiedy mój kurs? No, nie wiem. Jakieś takie rzeczy muszą być, bo chcę po sobie jakąś tam twórczość zostawić, ale nie chcę robić jakiejś chałtury, więc to na pewno będzie wymagało czasu. Ale spoko. No, to na pewno nie tajemnica, że jakieś tam kursy będą. Ciekawe, czy się przyjmą. To jest ważne. Ale dobra, nie o kursach teraz. Czy czegoś tam nie można było wziąć? Pewnie można było. Mnie o taktykę tu proszę nie pytać, bo ja taktycznie gram słabiutko. Zbyt tą partię zamknę. I po prostu poczekamy na... Zaraz, tu jest jeszcze ta partia z tamtym gościem. Dobra, zobaczmy jak to wygląda. Czekamy sobie na kolejną rundę. Wariant Budrewicza. No, dużo ich jest, ale jeszcze są nieodkryte. No, mam nadzieję, kudłaty. Różne ciekawe rzeczy można robić w różnych specjalizacjach. Wiadomo. Ale szybko poszło, to już 3 rundy za nami. Jakoś takie mam wrażenie, że bardzo szybko. Dobra, są 2 punkciki. Najgorzej nie jest, no ale żeby bić rekord, to trzeba pokonać lepszych od siebie. No to nie ulega wątpliwościom. Nie ma innej możliwości. Czy kurs królewsko-indyjskiej? Nie wiem. Chess, to nie chodzi o debiuty. Ja mam tutaj w planach troszeczkę inne rzeczy, bo debiuty to można zrobić zawsze. Grunt to, żeby je dobrze przedstawić ze zrozumieniem, a tam wystukać warianty, to jest kwestia chyba tylko czasu tak naprawdę, żeby to zrobić. Ale te kursy jeszcze z iBlaya, nie mówię, że to jest chałtura absolutnie, bo to są świetne rzeczy. Świetne rzeczy od pewnego poziomu, tak mniej więcej od drugiej kategorii, tak mi się wydaje, czyli od 1800 rankingu takiego polskiego związku szachowego. Cześć, prodziekanie. 2 punkty na razie mamy na 3. LM to Lichess Master, zgadza się. Tak, tak. Czy są tu jeszcze jakieś gry? Coś tu się jeszcze dzieje.
Kwestia prostej techniki. A, w ogóle FM2640 ogrywa z FMA2850, nieźle. No, myślę, że niepotrzebnie tu już przedłuża czarny, aczkolwiek zawsze powtarzam, każdy ma prawo grać do końca, skoro gra partii. A właśnie, po turnieju jesteś, tak faktycznie. No to fajnie, fajnie, że się udało. No i tutaj jest Maciek. Mata nie dał w jednym. Jeszcze jakiś pad wyląduje, no po prostu. Co te białe tutaj, wieża D3? No właśnie, wściekła wieża się pojawia. Bo pad na szachownicy stoi, słuchajcie. No i te białe miały mata w jednym i. Julka grała, super. O, 154 osoby, ekstra. Ale to na żywo miałeś ten turniej? Czy online? No tutaj to już można bić. Można było bić. Łatwiej się patrzy z boku zawsze. Więcej się widzi. W necie, okej. Okay. Co? National Masters 1680? Ej. Coś tu jest nie tak. Serio? Mistrz krajowy? 1680? Może po prostu dopiero zaczął dzisiaj grać na czeskomie? Jest taka oczywiście możliwość, więc to jest chyba normalna sprawa, ale kurczę, ale mam szczęście. Bardziej pecha. 100 różnicy? 1000 różnicy jest. Pozycja chyba mi się już podoba. Szybko gra. Dobrze gra. Tutaj trzymamy troszeczkę niby za coś. Wieża E8, chyba E6. Coś takiego będziemy kombinować. No nie, nie, nie. To jest National Master. To jest mistrz krajowy. To jest taka sama kategoria jak u mnie. To jest ranking na Liczesie, więc na Czescomie, przepraszam. Więc to nie bierzmy tego w ogóle pod uwagę. Ostro. Tutaj sobie ze mną pogrywa. Spróbujmy tak. Pionkiem mogłem. O nie, pionkiem nie bym dostał. Bardzo paskudne posunięcie. Może wybić? Wybić? Nie, wybić to nie. Houston, mamy problem. Kontratak tylko. Pionka C4. Jeszcze zbić, bo skoczek F6 działa, ale jak wymienię jedną wieżę, co się właśnie dzieje? Ta wieża nie gra póki co. Dobra, czy czegoś tutaj nie ma? Chyba nie. Mam nadzieję, że niczego nie ma. Grożę matem na F1. Tak przy okazji się złożyło.
Co? Trzeba próbować wymienić hetmany. To już troszkę dotknąłem w tej sytuacji. Wybiję. Ma słabość. Ok, to zbieramy pionki, bo tutaj leci. Ojejku, szachuś, jak ty grasz! Ale jestem sierota, słuchajcie, boska, naprawdę. Po prostu kurczę blade, no. Tak się władować pod jedyną prostą taktykę gościa, no. Wstyd i hańba. Naprawdę mi wstyd. Już tak nie można grać. Co za bzdura. Czy to nie chodzi o, że on, to nie chodzi o to, że on ma 1600. On jest mistrzem krajowym, to nieważne. Ranking internetowy to jest nieistotny. Prostu podstawiłem jedyny motyw, jaki mogłem podstawić, no. Gonimy gościa. O, to ciekawe. Remis. Albo jeszcze wygram. Nie, nie wygram. Remis. Na szczęście. No i pacik. To jest oczywiście remis, nie?
No, to boli. Boli szczególnie, że miałem wygraną w końcówce. Dokładnie tutaj, to jest totalnie wygrane. No i jedyny motyw, oczywiście, skoczek bije D6. A co ja gram? Wieża B5. No, idealnie. Jedyny najgorszy ruch, który można było zagrać w tej sytuacji. No pięknie, po prostu pięknie. Cokolwiek. No, przede wszystkim trzeba widzieć bicie na D6. Tak można było zagrać. No, dosłownie można było zrobić wszystko. No i te pionki tutaj zaraz będą zasuwać. No, potem przestawić sobie wieżę i wziąć tego. Wszystko można było tu zrobić. Tyle w tym macie. Dobra. Szczęśliwy remis, na szczęście. Grunt, że nie porażka. Ale się trochę zdenerwowałem. Cześć Jarosławie, witam cię. Dzięki serdeczne. Nie, no konto w porządku, no gość, ktoś napisał, że ma 2,65 na żywo Elo, no to nie jest taki śleszcz, no. Po prostu zaczął prawdopodobnie dopiero grać na chesscomie, świeże konto założył albo nie, albo zagrał 2-3 partie i dlatego ma taki niski ranking, każdy kiedyś zaczynał. Przypominam, że tutaj nie grają rankingi, tylko tytuły. Można od tytułów tutaj brać udział, od CM-a. Konto z 2013. Okej, okay, no to nie ma znaczenia, no. Naprawdę to nie ma znaczenia. Ma tytuł, to gra w Title Tuesday, tyle. Dobry wieczór, Piotr Gliwice. Aha, runda czwarta to była, tak? Po rundzie czwartej zawsze krótka przerwa, ale tutaj napisali, że następna runda zaraz się rozpocznie. Wkrótce. No ale to wkrótce może trwać i trwać. Dobrze. Widzieliśmy na liście na Mistrzostwach Europy. No będę, wybieram się. 18 grudnia i w Blicu też będę grał. Co odpuść kursy, nie rozumiem. Czesik. O Boże. A taka mała sugestia, co bym powiedział na streama z rozwiązywania zadań, taki survival z tłumaczeniami. No wszystko można zrobić, oczywiście subskrybent to jest, ja to powtarzam do znudzenia, wiem, że to się robi już nudne, ale ja nie mam aż tyle czasu. Powiem tak, znalazł pewnie bym godzinę dziennie, wieczorem, ale też nie mam wtedy energii, aż tyle. Więc no czas, słuchajcie. Bardzo przyjemnie byłoby streamować codziennie po godzince dwie, ale tu bym miał uszy oberwane, wiecie o co chodzi. No nie mogę codziennie grać i tam czy tam rozwiązywać zadań. Robię inne rzeczy, więc no nie da się tak bardzo regularnie w moim wypadku, przynajmniej na ten moment. A jest zima, to wiecie, zima jest, to można sobie więcej pograć, a przychodzą miesiące cieplejsze, no to wiadomo jak jest, nie chce się tyle przed kompem siedzieć. W wakacje w ogóle Title Tuesday nie było, no to dało się chyba zauważyć. No ale dobra, słuchajcie, 2,5 na 4. Oby tylko to była dobra prognoza, bo chociaż słaba prognoza. Z dobrych pozycji nie wygrywam. Kudłaty Rasta, ale tu nie chodzi o to, że żonę sobie wybrałem. Żona wybrała mnie, a ja nie miałem wyjścia. Ja to żartuję. Nie, jest tutaj, jeśli chodzi o to, to jest spoko. Szachy są też taką moją pracą, więc ten stream też jest teoretycznie taką małą pracą, małą przyjemnością, powiedzmy, przy okazji. Obrony skandynawskiej nie chcę za bardzo grać, jeśli nie muszę. Taktyka to chyba najprostszy i najefektywniejszy trening, z pewnością najtańszy. Na pewno, oczywiście, bo każdy to może robić sobie kiedy chce, a kursu z taktyki nie widziałem. Myślę, że jest niepotrzebna. Ewentualnie kursy z taktyki pod konkretny debiut w pozycjach, które lubimy, no to myślę, że to jest dobra sprawa, bo trzeba sobie takich rzeczy pewnie poszukać albo przygotować. Marcin Tazbir mówił, że skandynawska to śmieć. Ma rację, no. Skandynawska to jest taki debiut trudny, ciężki, nieco może niepoprawny w dzisiejszych czasach. Tak mi się wydaje.
Okej. Poproszę tutaj, słuchajcie, o następną rundę. Przypomnę przy okazji, jak jesteśmy już tak po niezłym początku, Title Tuesday, to Liga Liczesowa, słuchajcie, ona już została na... inaczej, ależ mi się dzisiaj wszystko plącze. Jeszcze raz, od początku. Pan Szachuś Klub występuje w Lidze Liczesowej. No i kto ma ochotę, może zagrać. Napisałem to na Facebooku. To jest gra drużynowa w czwartki i w niedzielę od godziny 20. Zapraszam, a jeśli ktoś będzie miał czas, to będzie regularnie grane. Można dołączyć do klubu i wtedy będzie wysyłana informacja na Liczesie. Wiadomość będzie wysyłana gdzieś około godziny przed turniejem. Godzina, pół godziny przed turniejem i będziemy walczyć tutaj, słuchajcie, o, myślę, że awanse w poszczególnych szczebelkach. Również apeluję i zachęcam i zapraszam osoby utytułowane. Bardzo nam się przydadzą takie osoby silniejsze szachowo, żeby też troszeczkę wspomóc drużynę. Gramy oczywiście o pietruszkę, no dla satysfakcji, ale zawsze to w drużynie, zawsze fajnie, gdzieś tam linki zostają, wyniki i tak dalej. Karokana kiedyś troszkę grałem, ale teraz bym się nie odważył. Tam trzeba po prostu przerobić wariantów trochę, na pewno, żeby troszkę poznać motywów i tak dalej. W Blicu to ja mogę tutaj każdy daybut zagrać, ale spróbuję grać swoje póki co. Na Liczesie ważna jest strategia, żeby doły się nie poddawały za wcześnie. O, to ciekawa sugestia. Kompletnie nie wiem, jaka jest strategia tak naprawdę w tych ligach, ale dzięki za sugestie, Jarosławie. Różnie to bywa, jak czasem stwierdzam, że nie jestem w stanie dalej doliczyć, to zdarza się zaryzykować. No, tak. Dobry wieczór, Kasiu, witam cię. Dzięki za powodzenia. Dzięki. Patrzę, że kilka osób z Polski gra Title Tuesday, fajnie. Tutaj słuchajcie, wam puszczę link do... A, już wam nie puszczę link. Mamy partię. No arcymistrz. Arcymistrz. 2,5 z 4 i arcymistrz. Dobra, skupmy się teraz mocno. Kurczę, felek. C4. Bicie, ok. Szybko to zrobił. E3. Normalny hetmański. Dobrze. Są takie możliwości, jak najbardziej. Dlaczego ja myślę? Niech mi ktoś powie. Zagramy Hetman E2. Za długo myślę. W debiucie. No może z planem A3, B4 w sumie. Dlaczego by nie? Takie schematy trzeba lubić. Są bardzo symetryczne, niestety. H3 się przyda zawsze.
E5 chyba słabe. Tak mi się wydaje. No to trzeba wykorzystać. No dobra, tutaj. Na F4, a nie ja na F5. Czas, trzeba być szybciej. O Boże! Przestawieniem ruchów. Kurczę, felek. No skoczek G4 na końcu. Co po tym? Żyje czy nie? Kurczę, myśl, Krzysztof, szybciej. Nie wiem, czy żyje. Ha, jest tutaj bicie. Dobra. Ale bzdura. Po prostu. O rety. Widzicie, jak podstawiam? Cała partia już się prostowało powoli. No zły jestem, no. Zły jestem na siebie. A takie proste podstawki. Coś. A tu jeszcze ma. Dobra, bez znaczenia. Kurczę. Niech mi silnik pomoże zrozumieć, o co tu chodziło. Zostałem ograny jak dzieciak. No takie porażki bolą, naprawdę bolą. Mimo, że to jest turniej o pietruchę,
ale bolą. No 2,5 z 5, no słuchajcie, jestem bardzo niezadowolony. Nie mogę tak grać. No trzeba tu z jakimś arcymistrzem w końcu wygrać. No nie może tak być. Kurczę, balans. Tu dałem się porobić w tej sytuacji. Kurczę, goniec G5 wydawało mi się w porządku. Że goniec E3, po prostu, żeby tu figurę. Niby tak. Dobrze te struktury trzeba rozumieć. Ale tam się powoli zaczęło prostować, według mnie. Goniec A2, no właśnie, silniczek pokazuje remis. No, wybicie, wybicie. No tu podstawiłem, no tutaj podstawiłem taktykę na końcu, bo chodzi o to, że tutaj, tutaj i on mi zbił tu i jak ja zbiję, to jest skoczek G4 i tracę hetmana. W tej sytuacji może coś innego. Wieża C2 chociażby pokazuje. O, o tym myślałem. Tylko, że po F3 mi się te dziury czarne nie podobały. No ale z dwojga złego można było tak grać. Nieważne, czarny i tak lepszy. Szkoda, szkoda, szkoda tej partii bardzo. No trudno. Ja wiem, że na wszystko jest szansa, tylko jestem zły na siebie, że tak mało widzę taktycznie. Takie proste rzeczy. Nie, absolutnie nie będę grał E4. O, nie, 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 nie. Nie ma takiej opcji. Trochę za zimno na okno. Minus za oknem jest. Także nie ma opcji. Również. No nie, no co ja mam powiedzieć? No trzeba grać, no trzeba kurczę jakoś przełamywać te swoje słabości. No spokojnie, 5 rund dopiero. Jeszcze 6 przed nami. Dużo gry. Zawalczmy tutaj, zawalczmy, cały czas zawalczmy. Pierwsza połowa, powiedzmy, turnieju jest słaba. Wiadomo, jaka ma być druga połowa, no. Mam nadzieję, że nie słabsza. Chodzi o to, żeby grać w miarę równo. Tylko piszesz, że po D4 jestem robiony w każdej partii, prawie w każdej partii, ale to nie jest tak do końca przecież. No, można przegrać i w swoim najlepszym debiucie wiele razy. Zwyczajnie taktyka kuleje na ten moment. I co ja mogę więcej powiedzieć? No, co ja mogę więcej powiedzieć? No, codziennie szachy, 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 przesyt tych szachów. Chociaż dla mnie nie ma przesytu, ale w grze potem to wychodzi. Nie gram E4, bo nie lubię grać E4. No, jestem D4-owcem. Nie stać mnie na E4. Za dużo rzeczy tam trzeba umieć. Kiedyś zaczynałem oczywiście od E4. Potem zmądrzałem i zaczynałem grać D4. Znaczy, się śmieję, zmądrzałem. No, ludzie, którzy grają E4, ja nic nie mam. Absolutnie, to jest świetny ruch. Pierwszy. Tylko tam jest dużo teorii. No, inne styly gry, inne debiuty. No i tyle. Temacie. Mi bardziej D4 odpowiada i już. Nie gram otwarcia orangutana żadnego, nie, 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 absolutnie. Birda również nie. No gram swoje, cały czas będę grał swoje. Dobra, teraz by się przydało odkuć to z dwie partie, z trzy partie z rzędu, no dwie najlepiej. Taki jest plan. Ale dobra, jedziemy. Chciałem coś powiedzieć, ale już nie zdążę. Thank you.
Słuchajcie, może się na chwilę wyciszę, bo tutaj mi szeleszczą w domu, ale ruchy będzie widać.
Masakra. Widzieliście, co tu się działo? Przecież to jest dramat ludzki. Totalnie przegraną miałem tutaj partię. No totalnie wygrana, żeby doprowadzić do totalnie przegranej. Dobra, nieważne. Jest punkt. No gość się jeszcze bardziej pogubił. Jezu święty. Powiem wam, że tutaj pod koniec, no to już tutaj jest koniec partii. Bo tu wisi wieża i tu grozi bicie na G3, no więc jak po tym ruchu on by najpierw zbił tu z szachem, no to by wygrał, bo potem jeszcze może zbić tu i ma figurę więcej i tak dalej, nie? No, jak teraz bym przegrał, to chyba bym kończył karierę. O ile można nazwać moją grę szachową karierą. Dobra. Nieistotne, 3,5. Jak idzie Polakom? Dajcie znać. Czy nie jestem na samym końcu? No nic, dobra. Zaraz runda kolejna. Szósta była. No to jeszcze pięć. Dajemy teraz nura. Oby druga połowa była lepsza. No to już ta połowa się zaczyna, więc mam nadzieję, że będzie. Spoko. Mamy rundę kolejną. Gość 2700. No to tak na odbicie. Pięknie. Dobrych zawodników dzisiaj dostaje. 1680, 2720. Dlaczego by nie? No, dlaczego oni tak grają? I oddają mi pionki. Ja będę brał te pionki. I murował gońcem na G4. I kontratakował w centrum. Okej. Gramy. Zaatakujemy. Co będziemy się szczypać? Jakaś wieża D8. Tutaj mi po głowie chodzi. On będzie mnie atakować. Próbował będzie mnie atakować. Raczej będzie chciał mi sprzątnąć tutaj tego skoczka, żeby się dobrać do pionka H5. Taki gość ma plan, na pewno. Kwestia teraz mojego kontrataku. W centrum i tutaj na C2. Ciężkie figury się ustawiły. A jednak zbił. No to ciekawe. Bardzo odważnie zagrał. Mm-mm.
A wieżą może odbić, no ale nie odbił. Weźmy to i brońmy się tutaj przed matem. Hetman G6, jakość więcej, więc mogę coś tam oddać po drodze, teoretycznie. Ok. H6 i tutaj cały czas hetman. Ojejku, hetman D4, no. Tu jeszcze mam ruch na szczęście. Ratujący sytuację, bo byłoby ciężko, gdyby nie to posunięcie. Koszmar by był. Okej, żyję, jeszcze żyję, ale już trochę mniej pionów. Dwa piony za jakość. No, tragedii nie ma. Ale już taktyka, ojejku. Zbił? To wymienił? No dobra. Lecimy, żeby niczego nie podstawić teraz. Kwestia teraz, jak się pionki ułożą. Ojejku, no i podstawiłem. No skoczek G6, co ja zagrałem po prostu, no. Wiecie, co ja miałem w planach? Ja miałem w planach, żeby zagrać tu pionkiem i tam go podeprzeć. No, oczywiście, no musiałem podstawić, tak? No musiałem po prostu podstawić. Nepo byłby dumny, no ja wiem, że Nepo byłby dumny, ja wiem o tym. Dzisiaj bierzemy przykład z Nepo, słaba psycha. Nie, no nie psycha, tylko po prostu podstawiam figury, podstawiam figury. I to jest straszne, to jest po prostu okropne. Coś okropnego. 3,5 na 7, zostały 4 partie. No to wygram 4, jest niechlubny rekord wtedy. No, lecimy. No skoczki oczywiście, no wiadomo, ale jestem znowu strasznie zły. No dlaczego się tak wkurzam? Tak, to jest taka złość sportowa. Tak sam na siebie się wkurzam, że kurczę, co jest, no. Tu oczywiście nie mam szans, bo podejdę królem, potem podejdę królem tutaj, no a za mało mam pionków, przegrywam po prostu pionkówkę. Dramat, no po prostu to jest dramat, tak nie można grać. O Boże, co tu mi się pojawiło? Wracaj. Co tu się pojawiło? Dramat ludzki. Szachowy dramat. Nie no, dlaczego ja tę pozycję tutaj trzymam? Do widzenia. Czy chcesz wycofać się z turnieju? Nie. Chociaż chcę, ale jednak jeszcze nie. Tak podstawić. Po raz kolejny. Takie proste podstawki. Festiwal podstawień. Kurczę. Ale to wiem, że się zdarza, tylko u mnie zdarza się to notorycznie, więc jest niedobrze. Co innego, jak ktoś zaczyna grać w szachy i dużo podstawia. Normalny objaw. Co innego, jak ktoś gra 100 lat w szachy i podstawia, no, cały czas tak samo. Śmiech na sali po prostu. No dobrze.
Nic straconego jeszcze, bo jeszcze jest szansa na rekord teoretycznie. Więc to mnie pociesza. Albo chociażby na 7 punkciorów, więc 3,5 punkta na 4 trzeba zrobić. Ty prodziekanie tam cicho bądź z tymi widełkami. Sam tam trenuję widełki. Kurczę. Ale będziecie mi tutaj teraz komentować później na YouTube. Coś tak mi się wydaje. Zresztą. Komentarze też są przeze mnie totalnie filtrowane. Widzę komentarze jakieś na przykład takie naprawdę, no, chamskie mówiąc wprost. Kompletnie mnie to nie rusza, naprawdę. To jest też fajne, że podczas tej działalności YouTube'owej na początku troszkę się oczywiście przejmowałem, chyba jak każdy, kto zaczynał, różnymi komentarzami, teraz kompletnie. I jestem z tego bardzo zadowolony, bo to zbudowało jakąś tam odporność psychiczną, myślę, w jednym kontekście, chociażby jakiegoś tam hejtu, który mimo wszystko się pojawia, nawet jak człowiek stara się robić coś dobrego, w sensie takie, no, szachy, to jest samo dobro, uważam. Ktoś robi to lepiej, ktoś robi to, nie chcę mówić gorzej, bo ktoś, kto robi szachy, cokolwiek z szachami związane, tak w sensie wkłada w to serce, nie że na odwal w różnych aspektach działalności, no to myślę, że zawsze będzie robił dobrą robotę, a czy to będzie wychodzić tak czy tak, to już nieistotne. Kwestia szlifowania wszystkiego. Ale dobra, tu już się teraz rozgadałem na inny temat w tym momencie. No nic, za chwilę runda numer 8. No. Może teraz przeciwnicy mi coś podstawią, tak żeby się wyrównało. Lecimy zaraz z rundu numer 8. Chociaż tamta końcówka z tą wieżą i skoczkiem mogła być nie do wygrania, tak naprawdę. No ale podstawki trzeba robić, no jak zwykle. Kiedyś zrobię 4 z 4 w Tide That Tuesday i nie ma bata. W ogóle ciekawa strategia, bo w zależności jaki ma się ranking tutaj, to też się startuje pewnie od super arcymistrza w pierwszej rundzie albo od słabszego gracza, a potem jak wygrywasz, to lądujesz tutaj na samą górę praktycznie. Ciekawy jestem, jaki ranking mniej więcej trzeba mieć, żeby to tak. No ale to już dobra, drugorzędna rzecz. Zdziwił mnie nieco, że zbił tym pionkiem. Czarny spoko w tej pozycji. Dobra, ważne, żeby nie ustawiać worów. Jakiś sztuczny ruch hetman B5, niech się męczy.
Dobra. Pionek leci. A to nie jest do końca takie oczywiste, bo jakiś tam hetman D7 istnieje. A jednak wziął. Tak, spróbować. Hetman D7, bo tutaj groziło również. O, tak można? W ogóle nie mogę zbić na D5, bo na C1 mi wisi. No właśnie. Muszę wrócić, bez piona latam. Latam sobie bez pionka. Tutaj, no dobra, zagram tutaj mimo wszystko. To widziałem. Pozycja robi się nieciekawa z uwagi na to, że... A, królem trzeba. Że mój skoczek po prostu nie gra. Muszę iść królem, bo dostanę jakieś tutaj siatki matowe. Znowu ładnie pograłem. Pionkówka bez piona, czy to jest przegrana? Pewnie jest. Tutaj. Może tu. Ale pionkówka ciekawa. Czy to był dobry ruch? Raczej króla 6, ale tutaj zagra mi tu, straci tempo. Tu i ma remis w kieszeni. Tu. Raz tu. A może od razu przejść tu. Zaraz, chwila. Tutaj. Dobra, zostawiamy to, idziemy królem. To co, remis teraz, nie?
Tutaj trzeba grać. No da remisik. W sumie szczęśliwe. Słaba partia. 4 na 8. To i tak za dużo punktów jak na mnie. Ale myślę, że 4 na 8, tak? 4 na 8. Zostały 3 rundy. No to powalczymy o siódemkę. 3 rundy trzeba wygrać z rzędu. No nie ma opcji. 3 rundy z rzędu. Na poprawę humoru. Ten wtorkowy wieczór. Już mi się nie chce sprawdzać, czy to jest wygrana końcówka. Nie wiem, czy to. Nie wiem. Nie wiem, czy to było remis w tej piątkówce. Trzeba sprawdzić. No, nie wiem. To są trudne rzeczy, tak, żeby na szybko ocenić. Ktoś z Polski tutaj jeszcze walczy. Tak, cieszymy się, że jest remis, oczywiście. Bardzo się cieszymy. Magnus, no już mówiłem, to nie powinien być ukarany za dotknięcie skoczka. On go po prostu poprawił. Na tym poziomie to jest luz. Ja widziałem też w partiach blicowych, jak zawodnik, nie mówiąc poprawiam, dotknął figurę i o tam, wiecie, poprawił po prostu. I nic się nie działo. No, na pewnym poziomie arcymistrzowie wiedzą, o co chodzi. Więc tu bym się kompletnie tego nie czepiał, nie szukał afer żadnych, bo nic się nie stało. Dzięki, Jaosik. Do usłyszenia, do zobaczenia. W ogóle miałem wór. No co ty nie powiesz? Kacper, co ty nie powiesz? Dawid się oburzył i twierdził, że chciał ewidentnie ruch zrobić. Nie, na pewno nie. Bez przesady. Po co to tracić energię na jakieś takie aferowe rzeczy? Runda dziewiąta za moment. W wieku 5 lat zacząłem grać w szachy. Już 100 lat gram w te szachy, kurczę, i cały czas podstawiam. A to, że Nepo nie był przy stole, to też nie ma znaczenia, bo pełno kamer było, wszyscy widzieli, tak? No i przecież Carlsen nie zrobiłby jakiegoś tutaj... No, nie chce mi się o tym mówić, naprawdę, bo to jest tak oczywiste, że... Zwał jak zwał, słuchajcie. Piękną mamy pogodę zimową, lekki minusik, przyjemne powietrze, cieszmy się z tego, co mamy. Nawet 4 punktów się cieszmy, więc... Niektórzy mają 8 z 8, niektórzy mają 4 z 8, więc i tak jest dobrze. No dobra. 3 z 3 teraz, na koniec. 3 z 3, na poprawę humorku. 3 z 3, poproszę. Poproszę, sam wezmę. Nieważne, kto tam siądzie przy szachownicy. Na razie robię 2 z rzędu, żeby troszeczkę było emocji więcej w ostatniej rundzie. Czyli 2 punkty teraz z rzędu robimy. Ja z reguły, jak tak gadam o punktach, to potem nic nie wychodzi. Ale troszeczkę musimy... arogancji włączyć w to wszystko i mniej skromności. Lecimy. No to lekki minusik, minus 9, no fajny minus.
Właśnie, miałem wam link wysłać do bardzo ciekawego zawodnika, który aktualnie też streamuje. Jest znany, bardzo znany i bardzo rozrywkowy, śmieszny gość. Ale ja lubię, to świetny szachista w ogóle. Już wam tu go puszczam. Dajcie mu suba, przecież to jest fantastyczny gość. Grałem z nim nawet kilka razy przez internet. No teraz jest drugi, dokładnie, mówię o tym zawodniku, który jest aktualnie drugi. Przynajmniej będziecie mieli tam weselej niż tu. Tak jest. Jobawa, 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 badury. No niezły jest, po prostu jest niezły. Tańczy, śpiewa, pali fajki, gra w szachy. Od razu oglądalności dostał, widzę od was, fajnie. Badur, z tego co wiem, ma dwójkę dzieci, a jego życie prywatne jest takie trochę zawirowane, szczegółów nie znam. Wiem, że ma na pewno dwójkę dzieci, minimum. Normalny gość. Podobno do rany przełóż. To, że on sobie tam wariuje, to wiecie, to niech sobie wariuje, no to po prostu ma taki temperament gruziński. Po 8 rundzie znowu przerwa. Taka przerwa przed natarciem moich trzech ostatnich punktów. Nie wiem, co już mam mówić. Tak sobie, słuchajcie, milczę. O, zgłośnie, podgłośnie posunięcia, które będę za chwilę wykonywał. Tak, żeby przeciwnicy się bali. Nepo raczej nie ma szans już, według mnie. Już jest totalnie rozwalone psychicznie. Grał w Warcaby z Iwanczukiem. Tak, tak, tak. Jest to w internecie. Fajny moment. Ale zwróćcie uwagę, że no co, no jak no Nepo przegra ten mecz, prawda? No przegra, no przegra raczej. No to będzie wicemistrzem świata, no zarobi kupę forsy, ludzie go widzieli, reklama jest, no to nie ma tak, że wiecie, nie można go karcić, bo to jest fantastyczny szachista. Mimo wszystko po prostu Magnus jest przekozakiem i tu nie ma co dyskutować. Tyle w temacie. Wykorzystał błędy przeciwnika bezlitośnie i już. No przerwa zaraz się kończy pewnie. Nie wiem, coś tu jest, SMS-ki mi przychodzą, wybaczcie. Ta przerwa nie wiem ile trwa, bo tam czeskom sprawdza jakieś... Czy nikt nie oszukuje. Będą pamiętane, potem będą zapomniane, no. To nie była jakaś spektakularna podstawka. No oczywiście szkolna jak na ten poziom. Dobra, plan jest taki, dwa punkty i trzeci punkt będzie taki, no, przemyślany. Lecimy.
widzicie, przeciwnik już się boi po D4. Także będzie pierwszy łatwy punkt. Za 2,5 minuty. A jednak nie. Okej, jedziemy. Ciekawe, co on na takie posunięcie zrobi. Może szybko skoczkiem ruszy, jednak nie. A ja sobie ucieknę. Dobra. Wygląda to trochę dziwnie, ale... Niech sobie wygląda. Zróbmy długą. A co tam? Stać nas. Też zrobił długą. Ucieka. Uciekamy królem. Dobra. No to hop, tutaj wskoczy zapewne. Pełnimy. A to ciekawe, ja to chętnie wezmę. No wezmę od razu. Czemu nie? A, to jest potrójny atak, spoko. Dobrze, szachuj, żeś teraz to odkrył. Cudowności. Cudowności. Cóż ja mogę, biedny żuczek, jak nie grać tak. Niestety pionek mniej. Bezlitośnie to przeciwnik będzie chciał wykorzystać. No gram tak. Jak to zwykle u mnie bywa. Nie wiem, co mam zagrać. Naprawdę nie wiem. Naprawdę nie wiem, co mam zagrać. Zupełnie źle. No, po prostu dramat jakiś. Przecież stoję w totalnym worze. No nie wiem, to chyba przegrywa. No, chyba to przegrywa, no nie wiem. To pewnie przegrywa, ale co mam zrobić?
No tak, no. No ładnie, ładnie pograłem. Dziękuję, dobranoc. To mój plan się pięknie udał. Od porażki zacząłem. Wiecie co, w takich momentach kompletnie mi się nie chce grać, naprawdę. To jakiś dramat. Nic nie czuję. No, nie czuję tych szachów dzisiaj. Zresztą od dawna już. No ale trzeba dokończyć to. No. Trzeba dokończyć turniej. A drugi raz jest tak słabo. Ja tego na YouTubie nie umieszczę. Nie umieszczę tego, słuchajcie. Wstydzę się. Wstydzę się po prostu. Śmieję się oczywiście. No bywa. Bywa tak, że się gra po prostu słabo i tyle. No, ale myślałem, że odbiję chociaż w tej partii, w takiej mojej pozycji. W ogóle jakoś tak gram od ręki, bez myślenia. Tak patrzę po tej partii, że kompletnie bezbarwnie, bezpłciowo. Ja nie mówię tego po to, żeby mnie tutaj pocieszać, bo to nic nie da. A nie trzeba mnie pocieszać, bo to jest, mówię, turniej o pietruszkę. No, chodzi o to, żeby troszkę poćwiczyć, ale podstawki bolą najbardziej, takie najprostsze motywy, wiecie. Po prostu tutaj nie ma tak naprawdę słabych graczy, to są sami gracze utytułowani z jakimiś tam właśnie tymi FM-ami całymi i wyżej. Więc luz. Dramaturgia, 7 grudnia. A może by tak zrobić małą przerwę w Title Tuesday, słuchajcie. Na pewno będzie przerwa tam w święta do Sylwestra, to na pewno nie będę grał. No ale to wszyscy prawie będą mieli wtedy przerwę. Ale może warto sobie zrobić też przerwę czasami, słuchajcie, nie można też na siłę. Prośba, jakbym mógł, to na Twitchu też komentuj proszę zawody w szachy. Niektórych ludzi nie da się słuchać dłużej niż 10 minut. No, obserwatorze, wszystko ładnie, pięknie, ale ja nie mam czasu komentować takich długich turniejów. Nie mam. Nie mam nawet możliwości bycia w domu przez powiedzmy 4 godziny w ciągu, że tak powiem, czy w 5 godzin. Więc jak taki jest mecz o Mistrzostwo Świata, to ja nie mam kiedy tego zrobić, nawet jakbym chciał. A zresztą takie komentowanie mnie średnio kręci, szczerze mówiąc. Serio. Trochę mnie średnio kręci. No ale dzięki za dobre słowa. Czasem wpadę tam do kogoś gościnnie, ale to tylko tyle. Film z 10 moich najlepszych partii na Title Tuesday. A kto tego będzie szukał i sprawdzał? Ja wiem, że to się wszystko by fajnie oglądało. Dużo fajnych pomysłów można zrobić. Tylko że ja w tej całej drużynie i układance jestem sam i ciężko. No, nie rozciągnę czasu, no. No nie ma opcji. Jakiś team muszę zbudować mały, słuchajcie, w szachusiowej firmie, no to wtedy można więcej rzeczy ogarnąć. Za dużo mam takich projekcików i projektów, no. Projektów. A jeszcze bym to zrobił, a jeszcze bym to zrobił, a jeszcze to. Ale widzę, oglądalność spada, jak szachuś przegrywa, to jest fajne. Jak zawsze ktoś wygrywa, sensacja, to tam jest, wiecie, dużo ludzi, a teraz spada. I tak jest z was dużo, dzięki, że jesteście. Jeśli chodzi o szachistów, no to Hiszpanie lepsi. Ale znaleźć dobrych ludzi to nie jest takie proste. Już troszkę doświadczenia w tym nabrałem i w większości się zawiodłem, niestety. London System jest najlepszy. Ła.
To nie na tym czacie chyba jesteś, Oronek. Ha, że pytasz o partię włoską czy partię hiszpańską? Myślę, że równorzędne debiuty. Chociaż włoska wydaje mi się. O, zobaczcie, w przedostatniej rundzie na mały deser dostałem panią. No to teraz mnie pani zniszczy, nie? Nie, no, zagrajmy normalnie, nie lekceważmy. Spróbuję zrobić tak, żeby pani ze mną po prostu nie wygrała. Ta pozycja mi się nie podoba. Jak ja to potrafię pięknie grać w te szachy. Kurza noga. Bzdurny ruch, zagram jakiś hetman B6. Dlatego właśnie ten Sycyl trzeba trochę u mnie naprawić. Bo nie lubię tych schematów cały czas powtarzających się, takich oklepanych. Chyba Najdorfa będę grał, kurczę blade, bo... Wiecie co? Chyba palnę tu skoczka. A, walnę skoczka, co tam. To jest na pewno złe poświęcenie, ale kurczę, no... Nie mogę jakoś tak, jak nie ma ognia na szachownicy. A, jak będę miał może gorszą pozycję, to może bardziej się zmobilizuję do gry. No bo po prostu żal ściska, wiecie co. Tak, na podstawiaj tutaj wszystkiego, szachuś. Śmiesz, pilenka, tak jest. Ona ma parę gońców, to nie jest prosto. Żeby te piony jeszcze były wyprostowane. Ale nie są. To jest wygrana pozycja białych. Ale spróbuję grać niepoprawnie. Tutaj pewnie może zbić teraz na D5. Pewnie zbije. Powinna bynajmniej. No właśnie. Zbiła. No muszę tam powymieniać wszystko. Tutaj i co? I tam będziemy bić za chwilę. Tu zagramy, pionka wezmę. No tego weźmie, no. A co ma nie brać? Szacha dajmy. O! Szacha dałem i wziąłem wieżę! W końcu czegoś ja nie podstawiłem, cholera. Sorry. No ale to... Tyle emocji w tej partii. No, psycha jej siadła, tak, psycha jej siadła. Masakra. Już tego nie przegram, obiecuję, obiecuję. Z moimi zdolnościami wszystko jest możliwe. Grasz niedobrze, oddajesz jakość i fartem wygrywasz. No i zadziałało. Dobra. Dobrze wiecie, że te poświęcenie było totalnie złe. Ale to już tam, jak dymić, to porządnie. No dobra, jak mamy chwilę czasu, to zerknijmy. A nie zerkniemy, bo to ustawienie jest jakieś dziwne na czeską. Więc nie. A tutaj widzę. Dobra, to zerknijmy na jakiegoś Polaka. Albo na Hikaru, zobaczmy, jak wymiata, co? Chociaż na Hikaru cały czas. No dobra, pójdźmy do Hikaru. No to jest klasa. No ja to już bym przegrał białymi, bo już mnie cisnął, bo już dobry skoczek, słabość na D4, a Hikaru to wygra, zobaczymy. Czy też ma silnego zawodnika? To nie takie łatwe. Tam pewnie Hikaru kręci nosem trochę w tej sytuacji, ale szybko gra. Skuban jak maszyna. G3. A jak? Nawet nie zdążę myszką zrobić, on już ten ruch wykonuje.
Wieża D3, żeby nie było. Czyli tutaj, o, wszędzie się broni. Spokojnie ustawia, no i tam nie rzuca się, jak nie musi. Z Gatą Kamskim gra, tak? No, Gata Kamski bardzo silny. No, ale powolutku, tak. Powolutku przestawia, powolutku. Taktycznie w ogóle na Kamurę bardzo ciężko ograć. Tutaj goniec ze skoczkiem dobrze pilnują linii, więc to się chyba trzyma wszystko. Jakiś Hetman E5 bym strzelał. Król G2 strzelam. To będzie mój typ. Nie zagra król G2, coś innego zagra. No tego bym w życiu nie wymyślił. Jak niepoprawne król G2? Król G2 było poprawne, tylko tak na Kamuruś nie zagrał. No, słyszał. Chyba streama ogląda. Co? Skoczek A1? Co to za bzdura? A, poczekajcie, bo tutaj skoczek na B3 i tam może chce się zahaczyć. A nie, teraz, w ten sposób, okej. Tak sobie to wymyślił. To wy zobaczcie, on nawet w takiej pozycji, znaczy ja nie mówię, że on miał gorszą, ale taką, wiecie, że można się łatwo pomylić. I on cały czas tutaj konstruuje te swoje opcje. Zaraz przyspieszy. No skoczek wszedł tam niby gdzieś aktywnie. No para gońców, więc no, tutaj wiadomo. Tutaj jeszcze skoczek, ale para gońców jest wtedy dobra, gdy ona działa. Tutaj. No ładnie przerzucił figurkę. Goniec. No wejdzie skoczek to na. A tu pionek wisi. Pionka nie wziął? Nie można było? Albo czegoś nie widziałem. Tu jeszcze wisiał. O matko, na pewno wisiało. Okej, teraz białe mają piona więcej, teoretycznie. No bo tu są zdwojone. No tak, po skoczku chcę zostawić, słusznie. I goniec D6. Tak jest. Nie zdążyłem, on był szybszy. Kurczę. No idzie na niego, idzie na niego. No wygra na Kamura, no już teraz tak widać to. Goniec H6 bym zagrał. F4? Ataki. Aha, po prostu gońcem. Mi to by zajęło kilka sekund, żeby coś znaleźć. Czas na czas bym przegrał już dawno. Ale to co z powrotem? Co on tutaj chce? Do defensywy znowu. F3. Król H2 zagra. Nie może król H2. Wieżą. Nieco ryzykowne. Król H2. Manem. Wieża E4. Jakieś tutaj opcje pewnie już szykuje. Tutaj. Przełom musi nastąpić. Co? Wieża A6. Dobrze. Po prostu zasuwa pionkiem. O, i tutaj. No i po ptakach. Po ptokach się mówi chyba. Ale zaorał. No niezły jest, niezły jest. Ale to była czołówka światowa, ścisła. Teraz nie wiem, czy wiecie, Nakamury nie ma na liście FIDE, bo od 2 lat nie rozegrał turnieju klasycznego, więc go nie uwzględniają teraz na liście FIDE. Tak jest. W pierwszej 50 na pewno, w pierwszej 40 chyba nawet, może i 30. Tam 2730 już tam się nie orientuję teraz w tym momencie, ile trzeba mieć, żeby być powiedzmy w 20, tak. Ale już na listach go nie ma. Będzie musiał klasyka zagrać, żeby no, żeby tam wskoczyć z powrotem. No dobra, mamy 5 punktów. W sumie punktowo to nie wygląda tak źle. Bardziej mnie martwią, dzisiaj mnie zabiły trochę moje słabe posunięcia. Ale jeszcze jedna runda i będzie średnio na jeża, o ile się uda wygrać. Dlaczego pato streamingu na Kamurę? Ja tak nie uważam.
Duda nie gra. Słuchajcie, to jest też tak, że niektórzy zawodnicy na najwyższym szczeblu, jak mają jakieś ważne zawody, tak jak Duda, pretendenci, niedługo przygotowuje się i tak dalej. Taki zawodnik, no, też nie do końca może się rozpraszać, tracić energię. On ma pewnie jakiś tam rytm ułożony. To jest zawodowiec, słuchajcie, tak jak w innych sportach, no. No, zawodowcy po prostu mają swoje rytmy i nie rozpraszają się jakimiś, no, głupotami, powiedzmy, tak? Dla niego Title Tuesday to jest taka głupota. Czy źle to wyraziłem? No, taki turniej niepotrzebny po prostu. No, byłby tu faworytem zapewne, pewnie i tak by nie wygrał, ale to wiecie, na pewnym etapie też, jakby to powiedzieć, no, liczą się też pewnie finanse, liczy się czas, jaki poświęcasz na dane zawody i tak dalej. No, my amatorzy to sobie możemy tutaj grać. No, dla mnie to jest super sprawa. Dla Janka, no, już nie bardzo. No dobra, mamy ostatnią partię FMA. No i się na mnie rzuca, jak krewetka. A, i czuję, że pana chyba zjem tutaj. Zjem. Jeszcze nie wiem, jak to zrobię. Ale wszystkie figury wyprowadzą, chociaż. I koń A4. I tam już będzie wieża C3. I już się kończy partia. Hetman B6 mat. Trzeba było zadzierać ze mną? Trzeba było, proszę pana? No dobra, jakieś tam maty widzi. Pułapeczki. Coś tam jeszcze dostrzega. Okej, niech sobie dostrzega. Tu mogłem zagrać w ogóle. A teraz mogę tak zagrać. Teraz tak mogę zagrać, bo pionek będzie nietykalny. Skoczek A4 taki kąśliwy tam jest. A tutaj? Uciekaj. Zaraz gdzieś go to oszukam, coś czuję. Tak, wieża przez AI. Dobrze. Tam nie mogę zbić, bo dostanę wieżę G1. Tutaj się opieram na tej taktycznej bestii, chciałem powiedzieć. No to pionkiem. No i elegancko. No i co teraz? Wymieniamy, proszę bardzo. No, a tak zagramy. Niech tu ptaszynka zbije. Pionka wyprostuje. F5 zagram. Pionek H jest ok. Jeszcze mi bardziej pomaga w moich tutaj działaniach. No, zgoda. No, król H7. Dobra, niech będzie. I tutaj sobie zaraz zagram. Zobaczcie, skoczek uwięziony cały czas. To jest bardzo przyjemne. No i hop. A i będziemy straszyć gościa. A on próbuje straszyć nas. No to hop. No to hop. Dobra. Prawie mnie masz. Tak. Oj, chyba przesadziłem. Szach jeden jest dobry. Tu chyba skoczkiem teraz. A dobra, tutaj pionek jest, ok.
Nie, jest dobrze zagrane. Wszystko tutaj gra. Dobra, proszę pana. Proszę pana. Niech będzie tak. Okej. Pełna zgoda. Idziemy. Tu się ładnie trzyma. Szachów nie ma. Matów chyba też nie. Chwila. Tak. Tak? Chce mi tu mata władować z kubaniutki, ale nie widzi. A tu nie mogę. Tam drobię hetmana. Pewnie też jest. A nie, dostanę tutaj mata, trzeba uważać. No więc w tej sytuacji wracam. I 6 punktów zdobyte. Jest ok. No dobra, no punktowo nie wyszło tak źle.